Uczynimy Amerykę silną, na nowo uczynimy Amerykę bogatą, uczynimy Amerykę dumną, bezpieczną. Tak, razem znów uczynimy Amerykę wspaniałą. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. Niech Bóg was błogosławi i błogosławi Amerykę. God bless America. Tak w czasie swojej inauguracji przemawiał prezydent Donald Trump, a my już za chwilę połączymy się z amerykanistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem Pawłem Leiterem, a w tym tygodniu przemawiała też premier Wielkiej Brytanii Theresa May, która zapowiedziała twardy Brexit i ograniczenie migracji do Zjednoczonego Królestwa. Przesłanie Brytyjczyków przed referendum i po nim było jasne, Brexit musi oznaczać odzyskanie kontroli nad migracją na wyspy z Europy. W programie powiemy też o rozkręcającej się karuzeli stanowisk w Unii Europejskiej i najdziwniejszym podatku na świecie, chociaż tego nigdy nie można być pewnym. Na północy Włoch, w mieście Conegliano Veneto, gdzie produkuje się pyszne wino muszujące Prosecco, zaszumiało w głowie miejscowym. Władzom domagają się bowiem od właścicieli sklepów i lokali oryginalnego podatku. Podatku od cienia. Proszę zostać z nami. Polskie Radio 24. Stany Zjednoczone mają nowe oblicze. Donald Trump już oficjalnie jest 45. prezydentem USA i jak mówi, nie zamierza zmarnować nawet minuty z czasu, który otrzymał, a zrobić chce wiele, by Ameryka znów była wielka. A my już teraz łączymy się z amerykanistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem Pawłem Leidlerem. Słyszymy się. Słyszymy się, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się panu. Przez 18 minut w czasie swojej inauguracyjnej mowy Donald Trump mówił o swojej wizji USA. Jak pan ocenia to wystąpienie? Czy jest coś, co pana zaskoczyło, zmartwiło, a może ucieszyło? To znaczy, ja mam dystans. Mam dystans do Trumpa, patrząc na jego kampanię, jego wypowiedzi. Miałem też dystans do wielu wypowiedzi, które słyszeliśmy już od prezydenta elekta w ostatnich tygodniach, jeszcze zanim objął urząd. Spodziewałem się, że wczoraj, kiedy będzie oficjalna inauguracja, moment takiego pojednania, Trump trochę więcej powie z jednej strony merytorycznie o tym, jak chce uczynić tę Amerykę wielką i wspaniałą, a z drugiej strony, że w większym stopniu niż tylko w takiej dygresji, że oto polityka odchodzi z Waszyngtonu i wraca do ludzi, że on jest prezydentem wszystkich Amerykanów, że w jaki sposób sobie to wyobraża, bowiem no, cały przekaz, który towarzyszył temu wystąpieniu, był jednak konfrontacyjny. Były hasła podsumowujące poprzednich prezydentów, sytuacji gospodarczo-społeczną w Stanach Zjednoczonych i jakby ktoś nie wiedział, jak jest i słuchałby tylko i wyłącznie Trumpa wczoraj, to wyobraziłby sobie, że oto strażak, który musi uratować państwo, które no, jest na skraju upadku. Tak chyba źle nie jest. No właśnie, już nawet w internecie furorę robi stwierdzenie, które padło w czasie tego wczorajszego przemówienia, amerykańska masakra. To jest stwierdzenie, którym opisywał stan obecny. Tak. No, to oczywiście ono może mieć też pejoratywne znaczenie, bo amerykańska masakra może z jednej strony zdaniem Trumpa oznaczać to, co nie do tej pory było, czy to, co się dzieje i to, co on chciałby zmienić, a z drugiej strony przeciwnicy Trumpa mówią, że masakra dopiero przed Amerykanami. No, w rzeczywistości ja tak na chłodno staram się patrzeć na to, co Trump mówi, bo rzeczywiście prezydenci bardzo często zmieniali retorykę w chwili, gdy przejmowali urząd. Obama też mówił zupełnie inną retoryką niż George W. Bush w 2009 roku, w styczniu, kiedy przejmował władzę, ale jednak nie odcinał się tak bardzo od tej Ameryki, a nawet jeśli zapowiadał wielkie zmiany, a przecież z takimi hasłami szedł, no to przez kolejne miesiące wcale tak wiele w tej Ameryce nie zmienił. Trumpowi wydaje się, że zmieni jeszcze więcej. Natomiast jak popatrzymy nie tylko na jego wypowiedź, ale na to oficjalne podpisywanie pierwszych dokumentów, to jest też taki show-off, to jest też taka próba pokazania swoim wyborcom, oto zaczynam w pierwszej minucie urzędowania realizować cele, ale w rzeczywistości jak się wczytamy w to, co Trump podpisuje, to zapowiedź czegoś, to mi trochę przypomina executive order podpisany przez Baracka Obamę w pierwszych godzinach urzędowania o zamknięciu bazy w Guantanamo. To się oczywiście nie udało. Rozpoczął pan ten wątek, to przy nim pozostańmy, bo właśnie Donald Trump podpisał dekrety uderzające w sztandarowy pomysł Obamacare, podpisał się też pod planami budowy nowej obrony rakietowej, która ma chronić USA przed Koreą Północną i
Iranem. To tylko na pokaz. Jana Pawła II, konsekrowany przez księdza kardynała Salona Grocholewskiego z Watykanu, legata papieża Franciszka, który podniósł ten Ojciec Święty od początku naszą świątynią wotum ze świętego Jana Pawła II do rady sanktuarium. Cieszymy się, formalnie święty Jana Pawła II. Prawdopodobnie większości dostaną, ale w związku z nim wiele kontrowersji pojawia. No i tutaj jest oczywiście pytanie przyjąć polityki zagranicznej, o której pan redaktor wspomniał. Kto tak naprawdę dla Ameryki będzie wrogiem numer jeden? Co będzie największym zmartwieniem? Nie ma wątpliwości, że relacje gospodarcze z Chinami to będzie temat numer jeden, no ale też tak zwanego bezpieczeństwa. Jak popatrzymy na współpracowników tych potencjalnych i doradców Trumpa i tych, którzy będą sekretarzami w jego resortach, spraw zagranicznych obrony, no to są wszystko ludzie, którzy definiują głównego wroga oczywiście w islamskim terroryzmie, ale także wielkie zagrożenie ze strony Iranu. Natomiast jednoznacznie nie wypowiada się na przykład bezpośrednio na temat Rosji i ewentualnych zagrożeń płynących z tego kierunku. Wywołał pan Chiny w swojej wypowiedzi, to spójrzmy szerzej, bo w tym tygodniu prezydent Chin w Davos mówił o tym, że trzeba bronić liberalizmu gospodarczego, że nie wolno zamykać się w protekcjonizm. Tymczasem wczoraj słyszeliśmy od Donalda Trumpa, że protekcjonizm to jest sposób na rozwiązanie problemów gospodarczych Stanów Zjednoczonych. Możemy znaleźć na portalu www.radiomaria.pl. Pamiętajmy, komunistyczna dyktatura jednak. Dokładnie. Ameryka, która z tego początku broniła jaką retorkę krewiną, staje w tej teorii, swojej retoryce, staje po drugiej stronie. Tak, wydaje się, że Trump to nie będzie ten typ republikanów, tam zawsze nie był mało republikański na swoich hasłach, natomiast to nie będzie ten typ republikanina, którego kojarzymy czy z okresu zimnowojennego, czy nawet pozimnowojennego, to nie będzie ktoś, kto będzie za wszelką cenę dążył do międzynarodowych konfrontacji militarnych, mimo że przecież wielu wojskowych wokół niego i na obronność na pewno będzie zwiększał kwoty, ale to jest coś, czym powinniśmy się martwić, no bo Barack Obama, Donald Trump już mówił wczoraj, nie będziemy bronić cudzych granic, nie będziemy inwestować w cudze armię. Ojciec misjonarz. Czy mamy się martwić? No, jeżeli bierzemy serio wszystkie wypowiedzi Trumpa, jeżeli analizujemy jego nie do końca jasne związki z Rosją, czy związki jego współpracowników, które były do tej pory z Rosją, to pewnie, że taka obawa się pojawia, bo my zawsze patrzymy na polityki międzynarodowe przez pryzmat polityki pro lub antyrosyjskiej, w zależności od tego, z kim się konfrontujemy. Mamy mocną pozycję w Unii Europejskiej. Jesteśmy krajem NATO, który nosi nam przez Trumpa, jest spalony w razie tego, że dochowuje przynajmniej finansowych zobowiązań. Pewnie zostanie, jak Trump nie wyrzucił problemem NATO. Bo ja zgadzam się z jego tezą, że NATO ma problem. NATO jest trochę przestarzałe. To, że jak jest przestarzałość właśnie w tej formie, trzeba by tę instytucję zreformować instytucjonalnie z punktu widzenia procesu decyzyjnego, z punktu widzenia właśnie nakładów finansowych. A dla Trumpa problem polega na tym, że NATO źle definiuje Rosję. Ja pamiętam, jak 10 lat temu w Europie gdzieś pojawiła się koncepcja, to jeszcze było przed tym Kupinem aktywnym w Gruzji, że no może jak to na to się tak bardzo rozszerza, no to może kiedyś się rozszerzy o Rosję. I Polsce złapali się za głowę, jak na to się rozszerzy o Rosję, to po co nam NATO? Nam na pewno tak nie będzie myślał, bo oczywiście tego tematu nie ma. Pytanie, czy to by nas będzie dalej spełniało tę rolę. Panie profesorze, musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Pierwsze chwile słowa i decyzje Donalda Trumpa jako prezydenta USA komentował dla państwa amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Paweł Leiter. A my zostawiamy USA i teraz porozmawiamy o tym, co nowego w sprawie Brexitu, a dzieje się wiele. A my już teraz zabieramy państwa do Londynu. We wtorek premier Wielkiej Brytanii Theresa May przedstawiła to, jak wyobraża sobie Brexit i to, jaką rolę w Europie i na świecie ma odgrywać Zjednoczone Królestwo. A my już teraz łączymy się z Londynem, gdzie jest nasz korespondent i Adam Dąbrowski. Dzień dobry, kłaniam się. Zapraszamy. Dzień dobry. Londyn.
z okolic. Decyduje się jednak na twardy Brexit. Czy to chyba najważniejszy wniosek, który płynie z przemówienia Theresa May. Jak ta deklaracja została przyjęta na Wyspach? Częściej Theresa May chwalono czy ganiono? Z całą pewnością Theresa May chwalono i to z lewa i z prawa za tę warstwę retoryczną. Ta mowa, którą ona wygłosiła, była rzeczywiście świetnie przygotowana. Przedarły się pewnie tak najbardziej te wszystkie twarde słowa o tym, że Wielka Brytania będzie nowym liderem globalnego świata, że nie da się sponiewierać się Unii Europejskiej podczas tych negocjacji, że zła umowa z Unią Europejską będzie gorsza niż brak umowy, więc gdyby miało się okazać, że wspólnota będzie rzucać Londynowi kłody pod nogi, to Londyn po prostu odejdzie z negocjacji. Ale w tej przemowie znajdowały się też bardziej koncyliacyjne fragmenty. Theresa May podkreślała na przykład fakt, że jej zdaniem w interesie Londynu jest silna Unia Europejska. To wyważenie tych różnych akcentów sprawiło, że rzeczywiście warstwa retoryczna tutaj zebrała wysokie oceny. Co do tej warstwy merytorycznej jest już poważny spór. Dla niektórych komentatorów to wszystko było takie stroszenie piórek i niektórzy ostrzegają, że reality check, czyli zderzenie z twardym murem rzeczywistości, prędzej czy później nadejdzie. Jeden z artykułów w Guardianie mówił na przykład: już niedługo przekonamy się, jak mała jest tak naprawdę Wielka Brytania. No właśnie, mała mówisz Wielka Brytania, tymczasem Theresa May przekonywała, że chce stworzyć taką globalną Wielką Brytanię. Wielką Brytanię otwartą nie tylko na Europę, ale przede wszystkim otwartą na świat. Tak, to jest odbicie dosyć popularnego pośród polityków i działaczy eurosceptycznych argumentu, którego używali już podczas kampanii referendalnej. Oni mówili, to nie jest tak, że Brexit oznacza zamknięcie, podnoszenie mostów zwodzonych. Wręcz przeciwnie, my chcemy, tak jak w XIX wieku i wcześniej, być jak za czasów imperium krajem globalnym, który handluje z Indiami, z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, skoro ta oś świata przesuwa się z dala od Europy, to my załapmy się na ten najnowszy trend i otwierajmy się na cały świat. Pamiętam doskonale, jak jeszcze przed referendum rozmawiałem z jedynym posłem Partii Niepodległości Nigela Farage'a, Douglasem Carswellem. Pamiętam, że on opowiadał mi o tym, że widzi Wielką Brytanię i Londyn jako współczesną Wenecję renesansową, kraj, gdzie przyjeżdżają ludzie z całego świata. Ale tylko ci najlepsi ludzie z całego świata. To są po pierwsze najlepsi ludzie z całego świata, ale rzeczywiście z całego świata bez priorytetu europejskiego. I to jest chyba zabawny paradoks, bo kiedy ja potem rozmawiałem z mieszkańcami okręgu, który wybrał tego posła Douglasa Carswella, to oni tam za dużo o Wenecji nie wspominali. Wręcz przeciwnie, kiedy z nimi rozmawiałem, patrzyli na mój mikrofon z wielkim napisem Polskie Radio i mówili, patrząc na ten mikrofon, patrząc potem mi prosto w oczy, chcemy się pozbyć Polaków z Wysp. To jest bardzo interesujące napięcie, natomiast znowu te intuicje globalne w tej przemowie Theresy May wyszły na pierwszy plan. No właśnie, Wielka Brytania ma być globalną potęgą. Ta wizja przedstawiona przez Theresę May jest wyświetlana, ale wczoraj Davos, burmistrz Londynu, przekonywał, że opuszczenie przez Wielką Brytanię wspólnotowego rynku może odbić się niekorzystnie na Londynie i jakby na potwierdzenie tej tezy pojawiły się informacje szybko podchwycone przez francuską prasę, mówiące o przeniesieniu z Londynu do Paryża przez bank HSBC 1000 miejsc pracy. Na razie o tych negatywnych stronach mniej na Wyspach się mówi? Jeżeli chodzi o ostrzeżenia co do negatywnych skutków opuszczenia wspólnego rynku, to nie trzeba nawet sięgać po słowa Borisa Johnsona, nie trzeba nawet sięgać po słowa Filipa Hammonda, ministra skarbu, człowieka, który od dłuższego czasu stara się powściągnąć ten taki entuzjazm najbardziej eurosceptycznych ministrów w rządzie Theresy May. Wystarczy odgrzewać parę wypowiedzi samej obecnej pani premier Theresy May, która, przypomnijmy, była zwolenniczką pozostania w Unii, zapisała się do tego obozu Davida Camerona. Ona wtedy podczas kampanii referendalnej w kwietniu, w maju
ostrzegała, że opuszczenie wspólnego rynku będzie dla Wielkiej Brytanii niekorzystne i to pozwoliło wdzięku jej przemowie przywódcy Partii Pracy Jeremiemu Corbynowi spytać panią premier, pani premier, czy obecnie nie zgadza się pani sama ze sobą. Jeżeli chodzi o te doniesienia o przenoszeniu się banków, o przenoszeniu się wielkich firm, to tu dwie uwagi. Uwaga pierwsza, nie jest wcale powiedziane, że jeżeli rzeczywiście doszłoby do takiego transferu, to krajami, które by te transfery przyjmowały, byłyby kraje europejskie. Prędzej Azja. Podobno Azja, podobno Stany Zjednoczone, no ale druga uwaga jest taka, że w sensie logistycznym to wcale nie jest takie proste, bo od lat 80., od połowy lat 80. Wielka Brytania stawiała na ten wielki globalny sektor finansowy. No i tu jest rzeczywiście fantastyczna infrastruktura, zarówno w City, jak i w Canary Wharf, tego świata finansowego na wyspach. No i mówi się, że dziś nawet Frankfurt nie jest w stanie konkurować po prostu z taką codzienną infrastrukturą techniczną, która pomaga w prowadzeniu biznesu. Są więc głosy sceptyczne, że to będzie trudne technicznie. Też pojawia się czynnik ludzki, to znaczy ta elita finansowa, która tutaj jest w Londynie, wrosła już w ten świat. Zasiedzieli się i to też nie jest tak łatwo po prostu przesunąć jak pionek na planszy. Dziękuję bardzo. Z Londynu mówił Adam Borowski. Dziękuję. Polskie Radio 24. Unii Europejskiej rozkręca się karuzela stanowisk. W tym tygodniu poznaliśmy nowego szefa Parlamentu Europejskiego. Został nim kandydat największej frakcji w Parlamencie Centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, Włoch Antonio Tajani. Jak wyglądał jego wybór i jakie zadania stoją przed szefem Parlamentu? O tym Ernest Sos. Dryga zachowana do końca. Emocje pełne. Kandydatów 7. Europejski konkurs jak na Europę przystało. I zagadka. No kto? Kto zostanie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego? To było naczelne pytanie, jakie zadawano sobie w korytarzach unijnych instytucji we wtorek. Moment wyboru zbliżał się nieubłaganie, ale my teraz to odliczanie do finału i relacje z dnia zatrzymajmy i zadajmy inne pytanie. Nie kto zostanie przewodniczącym, a kim jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest twarzą Parlamentu, który jakby nie był wspierany. Agata Kostyńska-Jakubowska, Center for European Reform, czyli reprezentuje obywateli Unii Europejskiej. Również jego funkcje, które dotyczą kierowania obradami, dopuszczania do głosu, przewodniczenie konferencji przewodniczących, czyli jednemu z organów Parlamentu Europejskiego, czy w końcu to funkcje reprezentacyjne, mają istotne znaczenie. Marka Jędraszewskiego w archidiecezji łódzkiej. Owszem, ale musimy pamiętać, że od 1 grudnia 2009 roku, czyli w momencie, kiedy wszedł w życie traktat z Lizbony, rola w ogóle Parlamentu Europejskiego wzrosła. Parlament nabył więcej kompetencji. Myśli pani, że duża rola w tym jest przewodniczącego? Osobiście wydaje mi się, że dużo zależy od charyzmy osoby przewodniczącego. Trudno nazwać w ogóle przewodniczącego technokratą, bo parlament jest instytucją bardziej polityczną. Deputowani są wybierani w wyborach bezpośrednich. Także to, czy przewodniczący jest charyzmatyczny, czy ma silną osobowość, no i oczywiście jaką grupę polityczną reprezentuje, bo to jest bardzo ważne, no wpływa w dużym stopniu na negocjacje. Mówimy tutaj o negocjacjach legislacyjnych, czyli aktach, które są przyjmowane z udziałem Parlamentu Europejskiego, czy również w ogóle o głosie parlamentu w debacie na temat przyszłości Europy. Ale do intrygi wróćmy. Are we ready to start the competition? Do wyścigu stanęło 7 kandydatów. Troje Włochów. Belgium. Dwoje Belgów. Rumun. I Brytyjka. Tak, Brytyjka. Okay then.
and let the Euro contest begin! Głosowania wystartowały od rana i podniosły tylko emocje. 14, 13, 12, 11, 10! I tu też zatrzymajmy znów nasze odliczanie, by wspomnieć debatę, jaką kandydaci odbyli niemal tydzień temu, którą zorganizował portal Politico. Padło podczas niej ważne dla nas pytanie. Komisja Europejska prowadzi wobec Polski procedurę przestrzegania praworządności. Czy państwa zdaniem powinny zostać na Polskę nałożone sankcje? Tak lub nie? No, odpowiedział jedynie rumuński kandydat na przewodniczącego Europarlamentu. Inni zgodnie mówili, a niektórzy dodawali, jeśli łamią zasady, to absolutnie. No to powiedzieć możemy, że... Po prawie 12 godzinach od rozpoczęcia wyborów ustępujący szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz poinformował, jak rozłożyło się poparcie. Wybór Antonio Tajaniego był możliwy, bo oprócz rodzimej grupy chadeckiej, w skład której wchodzą europosłowie PO i PSL, poparli go także liberałowie oraz frakcja europejskich konserwatystów, w której zasiadają deputowani PiSu. Tym samym w Europarlamencie utworzyła się nowa koalicja chadeków, liberałów i konserwatystów. Ci ostatni byli bardzo często spychani na plan dalszy. Ta koalicja to dla nich szansa na wyjście z cienia i izolacji. Wybór dokonany i nowy człowiek na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Europejskiego jest. I teraz... No właśnie, co teraz? Bo albo zmian na urzędach europejskich będzie więcej, albo... No cóż, konkurs trwa. Ten konkurs śledzi Ernest Zozun. A na koniec mamy dla Państwa drobnostkę z włoskiego podwórka. Jak mawiał Albert Einstein, tylko dwie rzeczy są nieskończone. Wszechświat i ludzka głupota. Choć nie jestem pewien, co do tej pierwszej, dodawał sławny fizyk. Jak się okazuje, nieskończona może być też kreatywność fiskusa w wymyślaniu nowych podatków. Oto przykład z Włoch i relacja Marka Lenerta. Na północy Włoch, w mieście Conegliano Veneto, gdzie produkuje się pyszne wino muszujące prosecco, zaszumiało w głowie miejscowym. Władzom domagają się bowiem od właścicieli sklepów i lokali oryginalnego podatku. Podatku od cienia, jaki pojawia się na chodniku, kiedy zapalają się neony. Nie są to duże pieniądze, kilkadziesiąt euro rocznie, więc aczkolwiek niechętnie płacą je wszyscy. Świadomość jednak, że ktoś tu kogoś nabija w butelkę, a rezultatem nie jest prosecco, pozostaje i napawa goryczą. I ten włoski akcent kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za uwagę, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. To już w prawie w pół do trzeciej. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. Zdaniem prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera obecność Polaków na podium dziś w Zakopanem nikogo nie dziwi. Zaskoczeniem jest za to zwycięstwo Niemców w skokach narciarskich, biorąc pod uwagę ich dotychczasową formę. Niespodzianką to nie jest to drugie miejsce naszych, tylko pierwsze Niemców. I właściwie większą niespodzianką jest to, że oni tak nagle zaczęli dobrze skakać tu w Zakopanem, bo jeszcze w Wiśle tak nie było, nie mówię o turnieju cztery skoczni. Oni po prostu podnieśli bardzo swój poziom i to potem się pokazało tutaj w tej rywalizacji drużynowej. A dziś w Zakopanem konkurs indywidualny. Innowacyjność jest nam niezmiernie potrzebna, mówił w Katowicach Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla Polskiego Radia Katowice prezes PiSu mówił o inwestowaniu w nowoczesne rozwiązania i technologie, ale też o konieczności wykorzystania śląskiej tradycji pracy w przemyśle. Podkreślił też, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza ograniczać działań samorządów. Te samorządy dysponują właśnie bardzo dużymi środkami głównie europejskimi na podejmowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, tylko chodzi o to, żeby te przedsięwzięcia były racjonalne i żeby były prowadzone z właściwą energią, niezależnie od tego, kto rządzi w Warszawie. Cała rozmowa z prezesem PiSu w poniedziałek o 7.40 w Polskim Radiu Katowice.
Tłum wiernych, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, ale też reprezentanci środowisk akademickich i służb mundurowych brali udział w mszy dziękczynnej za posługę kardynała Stanisława Dziwisza. Duchowny po 11 latach kończy pełnić funkcję metropolity krakowskiego. Przed rozpoczęciem mszy w sanktuarium świętego Jana Pawła II kardynał Stanisław Dziwisz dziękował za wsparcie, którego doświadczał przez ostatnie lata. Wyrażam wdzięczność i uznanie wszystkim, którzy współtworzą Kościół Krakowski. Będę się starał nadal służyć, będę siły możliwości przewidzianych prawem kościelnym. Kardynał przed wejściem do świątyni witał wiernych. Nie zabrakło życzeń, podziękowań i prezentów. Przyjechaliśmy podziękować kardynałowi za to, jak wspaniale wspierał nas tutaj wszystkich w Małopolsce, za ten czas, który spędził przy Ojcu Świętym. Obyłaj najwięcej zdrowia i opieki Bożej na następne lata. No szkoda, że już odchodzi, no ale taka kolej życia. W uroczystości w sanktuarium świętego Jana Pawła II wzięli udział m.in. krakowscy biskupi i przedstawiciele rządu, z premier Beatą Szydło na czele. Kardynał Dziwisz był 76. pasterzem archidiecezji krakowskiej. Ingres jego następcy, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, odbędzie się za tydzień. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Niecałe 28 minut pozostało do trzeciej. Czas na program 24 poziom. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Czas wejść na 24 poziom. Przy mikrofonie Przemek Pawełek i Michał Dydliński. A dzisiaj w audycji porozmawiamy sobie o japońskich grach RPG. Egzotyczne, inne stanowczo od RPG-ów gier fabularnych europejskich czy amerykańskich, nie mają zbyt dużej popularności, jak się wydaje, w naszej części kuli ziemskiej, ale ci fani, którzy lubią RPG japońskie, lubią naprawdę bardzo. Nisza wycelowana w specyficznego gracza, który lubi specyficzne gry. Na czym to polega? Na czym polega fenomen i dlaczego takie tytuły jak Final Fantasy potrafią fascynować graczy od 3 dekad? O tym porozmawiamy za chwilę z naszymi gośćmi, ale najpierw wiadomości. Znamy datę premiery najnowszej konsoli ze stajni Nintendo, czyli Switcha. Zaplanowano ją na 3 marca. Switch w USA ma kosztować $300, a w Polsce nieco ponad 1400 zł. Nabywcy nowej konsoli będą mogli na początku zagrać w nową Zeldę, a w nadchodzących miesiącach także w FIFA, Minecrafta czy Xenoblade Chronicles 2. Ceny gier będą prawdopodobnie wynosić od 100 zł w przypadku mniejszych produkcji do nawet ponad 250 zł w przypadku bardziej znanych tytułów, co już teraz budzi mieszane reakcje graczy. Do sprzedaży trafiło właśnie wyczekiwane Urban Empire. Nietypowa pecetowa strategia, w której gracz ma pokierować rozwojem miasta na przestrzeni 2 stuleci, zaczynając od roku 1820. Nietypowa, bo oprócz charakterystycznych dla tego typu gier wątków ekonomicznych, gracz będzie musiał też realizować zadania stricte polityczne, budować pozycję rodu burmistrza oraz szantażować i korumpować innych polityków. Wszystko to po cichu, tak by nie zepsuć wizerunku rodu władców. Gra z pewnością spodoba się tym, którzy lubią polityczne intrygi, ale także miłośnikom takich tytułów jak SimCity. Gra jest dostępna na platformie Steam, a cena dość wysoka, bo w okolicach 40 euro. GameZilla publikuje tymczasem ranking 20 najlepszych gier 2016 roku według opinii czytelników portalu. Na pierwszym miejscu bez niespodzianki znalazł się dodatek Krew i Wino do Wiedźmina 3. Drugie miejsce zajął Battlefield 1, a trzecie Uncharted 4. Pierwszą dziesiątkę zamknęły Pokémon Go i Dark Souls 3. Zaskakiwać może dopiero 15 miejsce Titanfalla 2, czyli gry, która spotkała się z bardzo dobrymi recenzjami. Cała lista pod adresem gamezilla.pl. Norwegia jako pierwszy kraj na świecie zaczyna wyłączać analogowe radio na falach ultrakrótkich. Zastąpi je sygnał cyfrowy, czyli tak zwany system DAB. Więcej na ten temat Rafał Motwiuk. Radio cyfrowe daje mniej szumów, lepszy dźwięk i świetnie nadaje się do górzystego, pociętego fiordami kraju, jakim jest Norwegia, zapewniał w rozmowie z BBC jeden z szefów projektu Ole Tormark. More radio, more choice and more DAB to więcej radia, większy wybór, więcej kanałów. Zmiana technologiczna to wyzwanie dla wielu ludzi, ale Norwegowie są gotowi. Ponad 70% domów ma już jeden lub więcej cyfrowych odbiorników. Może są gotowi, ale nie bardzo chętni. W jednym sondażu 2/3 mieszkańców opowiedziało się przeciwko wyłączaniu analogowego radia. Problemem pozostają samochody wyposażone głównie w tradycyjne odbiorniki UKF. Tak czy inaczej, dziś jako pierwsze traci analogowy sygnał miasteczko Bode. Radio na falach ultrakrótkich ma być wyłączone na terenie całej Norwegii do końca roku. Rafał Motwiuk, Polskie Radio.
Kingston, a dokładniej HyperX, dział tej firmy produkujący pamięci przenośne, wprowadza do sprzedaży pendrive'a o pojemności aż 2 terabajtów. To największa pamięć typu flash dostępna na rynku. Pendrive'a docenią zwłaszcza wymagający użytkownicy, bo ma się na nim zmieścić nawet do 70 godzin filmu w rozdzielczości 4K. Pendrive o nazwie Data Traveler Ultimate GT jest wyposażony w port USB 3.0 oraz w cynkową obudowę, która, jak zapewnia producent, ma gwarantować odporność na wszelkie wstrząsy. Do sklepów pendrive ma trafić w lutym. Producent nie podał jeszcze ceny, ale można spodziewać się, że będzie wysoka. A teraz informacja dla osób, które często mają problemy z komputerem. W najnowszej kompilacji testowej Windowsa 10 słynny niebieski ekran śmierci został zastąpiony zielonym, co można oznaczać, że Microsoft wkrótce dokona takiej zmiany w oficjalnej wersji systemu. Na razie uspokajającym zielonym kolorem ekranu śmierci mogą się cieszyć uczestnicy programu Windows Insiders, którzy mają dostęp do testowych wersji systemu. W nowej kompilacji Windowsa 10 znalazł się też m.in. tryb gry, który ma zwiększać wydajność komputera w czasie grania. Microsoft na razie nie ujawnia, kiedy zmiany zostaną wprowadzone w ogólnodostępnej wersji okienek. Gwałtowny spadek wartości wirtualnej waluty Bitcoina. Zdaniem analityków przyczyną mogą być kontrole finansowe w Chinach. Na początku roku Bitcoin pobił rekord. Kosztował prawie $1300. Obecnie cena Bitcoina kształtuje się na poziomie $800-900. Niezapowiedziane kontrole finansowe dotyczące handlu tą walutą przeprowadził chiński bank centralny. Jego szefowie mówili, że chcą zapobiec manipulacji i praniu pieniędzy. Zgodnie z przepisami każdy obywatel Chin ma roczny limit dotyczący wymiany juana na obce waluty. Według ekspertów wielu ludzi chce ominąć te ograniczenia, kupując właśnie wirtualną walutę. Na Bitcoinie można było w ostatnich latach zarobić nawet kilkaset procent, choć analitycy przestrzegają, że jest to inwestycja bardzo ryzykowna, bo Bitcoin charakteryzuje się dużymi wahaniami kursu. Przenosimy się w świat sportów elektronicznych, a dokładniej Counter-Strike'a. Polski zespół e-sportowy Team Kinguin zajął 2. miejsce w międzynarodowym turnieju World Electronic Sports Games z łączną pulą nagród wynoszącą $1,5 miliona. Zespół wygrał w półfinale z polską Złotą Piątką, czyli Virtus Pro. Tymczasem w niedzielę w amerykańskiej Atlancie rozpoczyna się turniej E-League Major. Pierwszy w tym roku turniej najwyższej rangi. Pula nagród wynosi aż $1 milion, a będzie o nią rywalizować 16 drużyn. Wśród nich Virtusi. O szanse Polaków pytaliśmy Adriana Kostrzemskiego, animatora polskiej sceny Counter-Strike'a, w przyszłości opiekuna Złotej Piątki. Konkurencja dla Złotej Piątki silna, bo są zawsze mocni Szwedzi, są Brazylijczycy grający de facto pod tagiem szwedzkiej organizacji, SK Gaming. Są wreszcie nieprzewidywalni Amerykanie. Jak myślisz, nasza Złota Piątka ma szansę zajść wysoko w tym turnieju, bo pula jest duża? Mam nadzieję, że zejdą bardzo wysoko. Bardzo dużo zależy od pierwszego meczu, bo grają na Optic Gaming. Jest to bardzo dobry zespół, więc liczę, że pokażą wszystko, co najlepsze w tym pierwszym meczu i tu już zyskają tą psychologiczną przewagę. Bo forma Virtusów w ostatnim czasie jest taka, jaka jest, jak zawsze, czyli duże wzloty, ale też spore upadki. Ostatnio przegrana m.in. z drugim polskim zespołem Team Kinguin, ale w gruncie rzeczy niezłe 3. miejsce w Chinach. Myślisz, że Virtusi jakoś specjalnie przygotowywali się do tego turnieju, bo ten ich kalendarz w tym roku był dosyć napięty. Ty ich dosyć dobrze znasz, kiedyś z nimi jeździłeś, wiesz jak to wygląda. Myślisz, że dużo czasu włożyli w treningi przed tym turniejem? Są profesjonalistami, oni do każdego turnieju się przygotowują na maksa. Ich kalendarz rzeczywiście był napięty. 2017 rok, z tego co wiem, będzie jeszcze bardziej napięty pod tym kątem. Ale jestem pewny jednego. Ci zawodnicy to 100% profesjonaliści i do takiego turnieju, jakim jest Major, oni na pewno przygotowywali się bardzo skrupulatnie, są przygotowani na każdego zawodnika. Myślę, że zobaczymy wiele nowych zagrań, o których jeszcze nie widzieliśmy w ich wykonaniu i dzięki temu zaskoczą przeciwników. Oprócz tego ich największą przewagą jest to, że są bardzo dobrze zgrani i bardzo mają dobry timing, jeśli chodzi o grę. To jest ich duża przewaga względem pozostałych drużyn. No to już są lata gier na tym poziomie. Tak, dokładnie. Chociażby Wiktor Tasvojtas jest już obecny na scenie Counter-Strike'a 14 lat, jeśli dobrze liczę, więc to jest olbrzymi szmat czasu, doświadczenia, setki rozegranych turniejów, tysiące rozegranych meczów, tysiące wygranych dolarów również, bo to do tego się sprowadza. Doświadczenie jest, jedynie co może przeszkodzić im w zwycięstwie, to oni sami.
I od tego tematu przechodzimy płynnie do tego, co się wydarzy już za niespełna 2 miesiące w Katowicach, bo w tym roku Intel Extreme Masters zostało rozbite na 2 weekendy. Pod koniec lutego, z tego co wiem, mamy rozgrywki League of Legends, potem mamy Counter-Strike'a. Co jeszcze przygotowaliście dla tych tysięcy osób, które w tym roku przyjadą do stolicy Górnego Śląska? Mamy zaplanowanych dużo niespodzianek, które chcemy pokazać dopiero w momencie, kiedy otworzymy drzwi. Jakby co roku staramy się mieć kilka takich rzeczy. Mam nadzieję, że po raz kolejny zaskoczymy odwiedzających, a mamy informację, że możemy liczyć na o wiele więcej osób z zagranicy niż to było do tej pory, patrząc chociażby po sprzedaży biletów wcześniejszego wstępu na naszą imprezę. Na pewno możemy liczyć na bardzo wysoki poziom e-sportowy. Przyjadą najlepsi zawodnicy z całego świata, będą walczyć o olbrzymie pieniądze, bo pula nagród jest już ponad 600 tysięcy dolarów, a nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Będzie się działo, mamy nadzieję, że Spodek po raz kolejny odleci. Polscy kibice pokazali wielokrotnie, że są najlepsi na świecie i ta atmosfera w Spodku podczas meczów e-sportowych jest tak samo dobra jak podczas meczów chociażby siatkówki, które odbywają się w Spodku. Liczę na to, że będzie to kolejna taka cegiełka, która przyczyni się do zwycięstwa polskiego zespołu. Rozpoczęła się rejestracja do otwartej bety Sniper Ghost Warrior 3, czyli najnowszej części snajperskiej serii od polskiego studia CI Games. Jej uczestnicy będą mogli zagrać w 2 testowe misje. W becie wziąć udział może każdy. Wystarczy wejść na stronę sniperghostwarrior3.com/beta i się zarejestrować. Sama beta ma się rozpocząć 3 lutego. Gra zapowiada się ciekawie, bo tym razem twórcy gry postanowili dać graczowi dużo większą swobodę. Będzie możliwość realizowania wielu zadań pobocznych. Plusem Sniper Ghost Warrior 3 ma być też rozległy świat, w którym przyjdzie nam wykonywać misje i eliminować kolejne cele. Poprzednie części gry, mimo mieszanych recenzji, odniosły sukces rynkowy i sprzedały się w 1,000,000 egzemplarzy. Premierę gry zapowiedziano na 4 kwietnia. Wcześniej jednak, bo 14 lutego, premierę zaliczy Sniper Elite 4, czyli główny konkurent Ghost Warriora z sektora gier snajperskich. Przemek, grałeś przedpremierowo w jedną z misji tej gry i jak wrażenia? Sniper Elite 4? Cóż, ponieważ sporo czasu spędziłem z trójką, mogę powiedzieć tak, że osoby, które lubią gry snajperskie, czwórka będzie dla nich też takim bezpiecznym powrotem w rejony, które znają, dobrze zwiedzili, dobrze się w nich czują, na pewno nie będzie większego zaskoczenia. Czy to oznacza, że gra zawiedzie? Nie sądzę. Z drugiej strony też raczej nie zaskoczy w jakiś mega pozytywny sposób. Będzie to prawdopodobnie jedna z ciekawszych premier lutego. Przypomnijmy, czym była trzecia część i przynajmniej co było podobnego w czwartej części, w tej misji, którą grałem. Gracz jako snajper zostaje oddelegowany w trakcie misji w okresie II wojny światowej na mapkę. Nie olbrzymią, dużą mapkę, tak jak w grach sandboxowych, ale na mniejszą mapkę, gdzie musi osiągnąć ten cel. To od gracza zależy, czy będzie próbował niczym Rambo torować sobie drogę pistoletem maszynowym, co może się okazać na wyższych poziomach trudności bardzo trudne, bo to nie o to w tej grze chodzi. Czy będzie szukał idealnego ustawienia się, żeby jednym strzałem zdjąć swój cel, czy też będzie po cichu zakradał się i likwidował przeciwników za pomocą bagnetu. Można tą mapę zawsze w tych, przynajmniej w trzeciej części tak było i w czwartej też jest, przemierzać w różny sposób. To od gracza zależy, jaką drogę obierze, w jaki sposób będzie tą misję realizował. Cały czas się odnoszę do tej trójki. Dlaczego? Dlatego, że czwórka to taka nowsza i ładniejsza trójka z nowymi misjami. Nie jestem zaskoczony absolutnie niczym, właśnie dlatego, że tego się spodziewałem. Z drugiej strony jest to plus, dlatego że trójka bardzo mi się podobała. Czwórka jest właśnie kontynuacją, bezpieczną kontynuacją tego, co w trzeciej części po prostu zażarło. Od gracza zależy, jak taktycznie, strategicznie będzie wykorzystywał teren i swoje gadżety i jak będzie działał. Czyli taka bezpieczna kontynuacja, myślisz, że to będzie realna konkurencja dla Ghost Warriora? Trudno powiedzieć, dlatego że nie uczestniczyłem w przedpremierowych pokazach Ghost Warriora 3, natomiast fajnie się zapowiada to, że właśnie też będzie mieli dużo większy teren do dyspozycji, będzie można kombinować, że jest to współczesny konflikt wojskowy, no ale właśnie tutaj warto podkreślić, że są to gry z tego samego sektora rynku, z sektora snajperskiego, ale jednak troszkę inne, dlatego że Sniper Elite to gra dla osób, które lubią, fascynują je klimaty II wojny światowej, bitew wtedy rozgrywanych, uzbrojenia z tamtego okresu, wydarzeń historycznych. Sniper Ghost Warrior to gra, to seria, która od samego początku kreuje współczesne sytuacje konfliktów, napięć, gdzie gracz właśnie ze swoją strzelbą snajperską trafia i działa. Nowa część Ghost Warriora też się właśnie ciekawie tutaj prezentuje. Inne podejście do tematu. Mam wrażenie, że tutaj polscy autorzy, polskie studio ambitnie pogrywa, dlatego że postawili na większy rozwój marki. Z drugiej strony nie wiemy, czy to do końca się uda. Natomiast Sniper Elite 4
Tak jak trójka mi się podobała, tak samo czwórka też mi się podoba. Nie ma tutaj rewolucji na pewno w żaden stopniu. Natomiast jest to już dobrze opatentowana formuła, dobrze opatentowana recepta, która się sprawdziła i mam wrażenie, że bez większego szału, ale sprawdzi się jeszcze raz. Nie będzie to czas zmarnowany, od gracza zależy jak będzie grał, dlatego że każdy może dostosować tutaj sposób gry do swoich preferencji. No i będzie to znowu pewnie kilkanaście godzin dobrej rozrywki, która być może jednak ten tytuł nie trafi do podsumowań najlepszej gry roku, ale ten, kto się zdecyduje w niego zagrać, prawdopodobnie się nie zawiedzie. W dzisiejszej audycji, tak jak mówiliśmy, rozmawiać będziemy o fenomenie japońskich gier RPG, które z Japonii są, no to jest oczywiste, co wynika z tytułu, no ale że to są gry RPG, tutaj przypuszczam przeciętny fan gier RPG europejskich czy amerykańskich mógłby się ostro pokłócić. Gry są dosyć niszowe, można powiedzieć, ale jednak mają bardzo zagorzałych fanów, których, no nie wiem jak bardzo zagorzałych, ale mimo wszystko fanów zgromadziliśmy dzisiaj w studiu. Są z nami Magdalena Kucharska z serwisu Konsolowe Info. Cześć. Michał Zdancewicz, magazyn Pixel. Witam. I Michał Śledziński, reżyser filmów animowanych. Początkujący. Autor komiksów niepoczątkujący. Zaawansowany. No i miłośnik japońskich RPGów. Między innymi, tak. Dzień dobry. Zaczniemy może, dlatego że to punkt wyjścia jest, od krótkiej, na tyle, na ile się da, recenzji, dlatego że jestem chyba osobą do tego nieuprawnioną. Recenzji Final Fantasy XV, gry, która niedawno miała premierę. Kultowy tytuł, popularny na całym świecie. Ja akurat tak się składa, że fanem japońskich RPGów nigdy nie byłem, ale też żadnego nigdy nie skończyłem. Teraz postanowiłem to zrobić. No i efekt jest taki, że chyba dalej nie jestem fanem. O co chodzi w grze? Otóż jesteśmy księciem fantastycznej krainy, który... Niestety tak się złożyło, że jego królestwo zostało najechane przez nieprzyjaciela, on się salwuje z przyjaciółmi ucieczką. No i w czterech bohaterów zwiedzamy sobie, tak to można nazwać, eksplorujemy dziwny, fantastyczny świat, który faktycznie mnie zaintrygował, zauroczył. Jest to troszkę postapokaliptyczna wersja południa Stanów Zjednoczonych. Jeździmy sobie błyszczącą limuzyną wysokiej jakości. No i we czwórkę poznajemy innych bohaterów, poznajemy ich problemy. Możemy trochę pojeździć samochodem, możemy się z kimś pobić, z robotami, z ludźmi, a także na przykład przejechać się na kurczaku, albo na przykład wziąć udział w wyścigach kurczaków. Cała gra, którą jakieś 40 godzin zajęło mi przejść, to właśnie historia tego, w jaki sposób młody książę, tutaj oczywiście po wielu perturbacjach, stara się upomnieć o swoją koronę i o swoje królestwo. Mamy walki, które są rozgrywane w sposób dosyć zręcznościowy, jak na specyfikę japońskich RPG. Fabułę, która w istocie jest telenowelą. No i świat, który potrafi zrobić wrażenie, przynajmniej na mnie zrobił tam, jak jest zaprojektowany, jak wygląda, zwłaszcza jak wygląda. No właśnie, a co nowego w porównaniu z poprzednimi częściami tej gry? To jest dobre pytanie, dlatego że jako, że grałem tylko w 15, trudno jest mi porównać. Zauważyłem, ponieważ otarłem się o inne gry, że system walki bohaterów z innymi postaciami był bardziej zwykle taktyczny, statyczny. Wybierało się, kto co teraz zrobi, czy teraz będzie akcja specjalna, czy użycie apteczki, czy coś. Nie, tutaj jest wszystko płynnie w czasie rzeczywistym, no ale jeżeli wziąć na warsztat tą strukturę gry, jeżeli chodzi o RPG, gdzie zwykle w grach RPG wybiera się, jak kształtujemy historię, fabułę, jak rozwiązujemy problemy. Nie, tutaj jest wszystko praktycznie rzecz biorąc w sposób liniowy podane. Przynajmniej ja to tak odebrałem, ale teraz oddam głos naszym gościom, jak wy odebraliście Final Fantasy XV, Magdalena. Mi się bardzo podobało, bardzo długo czekałam na tę grę, bo ona została zapowiedziana tak naprawdę zaraz przy premierze 13, bo wywodzi się z Final Fantasy 13 Versus. Które nie jest normalną częścią Final Fantasy 13, czy jest normalną częścią Final Fantasy 13? Bo przy też w numeracji można pogubić. Tak, ogólnie rzecz biorąc, Final Fantasy 13 miało być trylogią w ramach jednej mitologii, w ramach fabuła Nova Crystallis, tylko niestety nie udało się tego zrealizować. Versus nigdy nie wyszedł na PS3, tak jak to było zaprojektowane i po latach developingu został przemianowany na 15, zmieniła się ekipa, która go robiła. I tak oto dostaliśmy zupełnie inny produkt, który był zapowiedziany te 10 lat temu. Jaki produkt? Dostaliśmy właśnie tego RPG akcji i dostaliśmy go z zupełnie innym reżyserem i zmienioną fabułą. Miał być bardzo mroczny, wyszło jak wyszło. No nie jest to do końca to, czego się spodziewałam na pewno. No, dla mnie to była taka landrynka ubrudzona kurzem i piaskiem. No tutaj nie do końca mogę się zgodzić, chociaż nie powiem, zaraz po przejściu miałam problem z tą grą, musiałam minimum tydzień odczekać i namyśleć, co właściwie sądzę o tej fabule, bo bardzo dużo jest jej poukrywane i to jest chyba mój główny problem z tą częścią, że jest bardzo pocięta i widać jednak, że te lata, które na nią spędzili, sprawiły, że jest ona trochę w częściach, które nie do końca się skleiły ze sobą. Michał Zdancewicz, widzę, kiwasz głową. Znaczy, problem w ogóle z tą grą jest taki, że to jest bardzo dobra gra, ale problem z nią jest taki, że fabuła nie jest jej mocną stroną.
Co jest dziwne, bo w japońskich RPG-ach to fabuła nas przyciągała. Zwykle nie mechanika, ona była bardzo standardowa. A tutaj rewolucją jest po pierwsze to, że dostajemy otwarty świat do eksploracji. Bardzo dużo misji pobocznych. Możemy sobie właściwie jeździć i je robić, nie ruszając wcale fabuły, wbijać kolejne poziomy, rozwijać się w ogóle mając ten wątek fabularny oczywiście do pewnego momentu trochę w nosie. Co normalnie w Final Fantasy nie do końca było do zrobienia. A tutaj absolutnie, to tak w bardzo z tradycji zachodnich RPG-ów. A co do fabuły, to ja powiedziałbym wręcz, że ona nie jest do zrozumienia bez obejrzenia filmów, które wyszły obok. Bez nich motywacje postaci i ich zarysowanie w samej grze są maksymalnie płytkie i dużo nam umyka. Jeżeli je obejrzymy, to faktycznie jest lepiej. Natomiast ja też widzę tam te momenty, w których aha, tutaj wstawią dodatek. Tutaj wstawią dodatek, bo coś wycięto. Więc to nie fabuła, moim zdaniem, w tej grze w ogóle pierwsze skrzypce pełni. Tylko wszystko, co jest, cały świat stworzony i to, że możemy sobie po nim eksplorować, który jest naprawdę ładny. Jest co robić po prostu w tej grze. Z tym się zgadzam, ja miałem problem natomiast z tą fabułą, która mnie nie chwyciła, bo jest banalna, właśnie w tym stylu klasycznego fantasy, które się już zestarzało jakieś 50 lat temu. No i mamy głównego bohatera księcia, takiego archetypowego księcia, który nie jeździ koniem, tylko jeździ limuzyną. Ma swojego umięśnionego osiłka ochroniarza, ma kolegę, który tak naprawdę pełni funkcję opiekuna, trochę pokojówki, trochę matki i on ich tym samochodem wozi. Mają też swojego kolegę maskotkę. No i to nie są bohaterowie, którzy budzą, przynajmniej u mnie, aż takie zaciekawienie, żebym chciał z nimi spędzić 40 godzin, chociaż tak było. Może dlatego, że relacje pomiędzy nimi są takie, że da się ich lubić. Tych gości da się lubić. To jest banda kumpli, którzy po prostu złym facetom w mundurach spiorą tyłek. I tyle. I to może być jak dobry film klasy B. Michał Śladziński, ty nie grałeś, ale ty jeszcze nie grałeś, czy ty nie zamierzasz grać w 15? Jeszcze nie wiem, czy zagram, bo to zależy od wolnego czasu, który będę dysponował, a jakby moja kubka wstydu, czyli gier, które leżą, które czekają, żeby je ograć, jest dość potężna. Ale a propos tych fabuł w japońskich RPG-ach, ja zawsze miałem z nimi o tyle problem, że rozgrywka trwała na tyle długo, że właściwie zapominałem, po co gram. Jeśli coś trwa 30-40 godzin i dopiero się jakby rozkręca, to ja naprawdę, mam pamięć dobrą, ale krótką, ale jakby po takim okresie, po tylu godzinach, po tylu walkach, zazwyczaj gubię jakiś cel po prostu gdzieś w głowie. Czyli podsumowując.